Dzień dobry. Słuchajcie, dziś troszkę odsłaniania. Jak widzicie, możecie zobaczyć. Rozmiar Prince'a jest bardzo duży. I tak trochę po prostu przycinam tylko i wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne. Tam, gdzie są jakieś owoce do odsłonięcia. Jak tam u was te ceny przemysłu, bo u nas na chwilę obecną ten przemysł stoi w miejscu. Dwa tygodnie temu, czy tam półtora tygodnia temu była drobna korekta. Była drobna korekta na złotówkę ze złoty 2. Więc naprawdę drobna korekta. I na razie tego przemysłu, kto wie ile, nie ma. No bo skąd ma być? Nie ma po prostu owoców na drzewach w naszym rejonie. Zbyt wiele, to i nie ma tego przemysłu. Co tu jeszcze ciekawego? A, no tak, najciekawsze. Sekatorek, Swansoft. Jakby ktoś nie zauważył, radzi sobie. Pozazdrościłem trochę Pawłowi i też złapałem sobie Swansofta i jestem dość mocno zaskoczony tym, jak to tnie. A tnie bardzo dobrze, powiem wam. Mogę to porównać do sekatorów, które mam. I tutaj zagraniczny sprzęt z Dalekiego Wschodu wcale tutaj nie odbiega w żadnym stopniu od droższych odpowiedników, od bardzo drogich odpowiedników, gdyż cena takiego sekatora z dwiema bateriami i kabelkiem do baterii to jest 1800 zł. A ostatnie moje zakupy sekatorów no to się wahały w granicach grubo powyżej piątki, a nawet powyżej szóstki, więc no jest to bardzo duży skok cenowy. I tu nie ma co kryć, że naprawdę taki sekatorek sobie radzi bezproblemowo. Oczywiście zaraz powiecie, że skoro mam już sekatory tamte, no to na co ci kolejny sekator? A na to, że na przykład na zimowe cięcie dam dwóm chłopakom sekatory, ja wezmę trzeci i sobie będziemy ciąć. Zazwyczaj robiłem to sam. Nierzadko brałem tylko ekipę. O, proszę bardzo. Sytuacja taka jak w zeszłym roku. Bawełnica. Świeżutka. No ale tutaj to już wytrzyma. No i cóż, po prostu będę to ciął własnym sprzętem. Ale do tego cięcia jeszcze daleko. Tak jak widzicie, na razie delikatnie tylko tutaj, jak mówiłem, odsłaniam gdzie nie gdzie. Oczywiście nie ma tego towaru tyle co roku, więc to tak naprawdę wybiórczo i tam, gdzie coś wisi. Więc tak by wyglądała sytuacja z takim letnim cięciem. No po prostu się idzie dosyć bardzo, bardzo szybko się idzie, jeśli nie ma za dużo owoców i
i po prostu się nie odsłania się każdego drzewa po kolei, no to się leci. Co do sekatora, z tą baterią mniejszą 2,6 ampera, jak go tam sobie zważyłem, sekator waży poniżej kilograma, ale jeśli typowo na zimę chcąc pracować z baterią w kieszeni, no to waga tego sekatora spada do 600 gram. Więc to jest bardzo dużo. 600 gram to jest bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo. Jest to bardzo mało jak na sekator, który, no tu wam mogę powiedzieć, 35 no do 40 mm spokojnie sobie poradzi. No, na razie nie mogę wam tego tak jakoś wytestować, gdyż wiecie, że letnie cięcie to nie jest golenie grubych gałęzi, więc na razie nie mam bardzo gdzie tego przetestować. No, ale tutaj widzę po nim, że wcale on tutaj nie będzie w niczym odbiegał od po prostu droższych odpowiedników, dużo droższych odpowiedników. No i cóż jeszcze ciekawego, o zobaczcie. Znacie ten problem u siebie w sadzie? Ja kiedyś miałem właśnie szklistość na starym ligolu i tu widzę, jest na jednym drzewie, a to się wyeliminuje w zimie. Dobra, może przejdziemy, pokażę wam, co jest w zestawie do tego sekatora. No, a co mamy w zestawie? W zestawie kabel, podstawowe narzędzia, osełka, kluczyk, drugi kluczyk, tutaj taka mała oliwiarka, druga bateria, która jest większa, na 4 amperogodziny, więc to już pozwoli na dosyć dłuższą pracę. Tak jak mówiłem, pierwsza bateria to jest 2,6 amperogodziny, ładowarka, taki piękny kondonik na sekator, instrukcja obsługi tu ze wszystkimi ustawieniami i tak dalej do poczytania, no i pudło, i tyle w takim zestawie mamy. Także wszystkie w sumie najpotrzebniejsze rzeczy. Co do modelu, nie powiem wam, jaki to jest model, ten mi się podobał, ten zabrałem. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania co do sekatorów, co do modeli dostępnych, no to zamieszczę wam numer tu poniżej, jak i w opisie, więc możecie sobie zerknąć, zobaczyć, zadzwonić, popytać i dostaniecie i ceny, i odpowiedzi, i dostępne modele. Ja jeszcze czekam na przedłużkę do tego sekatora, więc jak będzie przedłużka, no to już całkowicie tutaj będzie można będzie dobrze działać i wtedy będzie też następny filmik, jak to się sprawdza z tą przedłużką do niego. O ile dobrze pamiętam, kiedyś u Pawła właśnie był ten sekator na filmie i tak mi właśnie on zwrócił uwagę, że jest pośredni, w miarę lekki, a mocowo dorównuje, no, dorównuje konkurencji. Także, jeśli ktoś ma jakieś pytania co do sekatorów, odsyłam pod numer telefonu. Tam się dowiecie wszystkiego. Ja jestem od jabłek, nie od sekatorów. Ja mogę wam powiedzieć, jak ten sekator działa, a działa dobrze. I moim zdaniem, no cóż, rynek sekatorów jest dosyć spory, dosyć obfity, jest duża konkurencja, jest w czym wybierać, więc to już zostawiam każdemu do wyboru. Ale naprawdę, no, działa. Działa sekatorek i prawdziwy tak naprawdę test wytrzymałościowy to on dostanie w zimie. Ale widzę, że będzie się i w zimie sprawdzał.
przy tym mocniejszym cięciu, więc na razie jestem zadowolony. W sumie już drugi dzień się nim bawię i bawię, drugi dzień tnę i wszystko jest w najlepszym porządku. Tu jeszcze mamy prinsika. O, i będzie dużo przerostów. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego. Cześć.